Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Chciałem wam tylko powiedzieć, że ostatni raz widzicie u nas takie okna. W sensie z tymi roletami dzień i noc, bo... Przyszły żaluzje drewniane, 50-milimetrowe, które zaraz będę montować. Trzymajcie kciuki, żeby mi to fajnie poszło. No gdzieś będą... 20 cm, tu gdzieś. Nie? Będzie ta, nie wiem jak to nazwać, kaseta. Ta kaseta będzie gdzieś tu. Minus jest taki. Właśnie, jesteś nie taki. O tym nie wiedziałem i Paulina chyba też. No. Co? Po zamontowaniu należy pozostawić żaluzje podciągnięte przez 72 godziny. O, shit. Czyli dopiero za 3 dni można je opuścić. A, to dlatego nie ściągasz jeszcze tych, bo nie. Zostawisz je? Dlatego nie ściągam, bo przez 3 dni one muszą tak leżeć złożone. Mhm. I słuchajcie, posłucham tej rady producenta, bo chciałbym, żeby one posłużyły nam długo. Mimo, że w teorii mógłbym się o to nie martwić, bo jak powiedziałem, zamówiliśmy sobie te żaluzje u producenta. A co dla mnie jest istotne przy tym zamawianiu, bo były w spoko cenie, naprawdę bardzo fajnej cenie, to o, na nie mamy, ile powiem na gwarancji? 5 lat. Aż 5 lat, a to było dla nas ważne, no bo wiecie, to jest żaluzja, ruchomy element i praktycznie jest minimum 2 razy dziennie. No, góra, no podajmy na to rano i wieczorem tu, nie? A wiesz, ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że wiesz, jak to są te lamelowe, to jeszcze będziesz kręcić na boki, nie? Tak, możesz jeszcze kręcić na boki, no i generalnie ruszają się te żaluzje, mają dużo ruchomych elementów, dlatego ta 5-letnia gwarancja dla nas była dość istotna, ale... No właśnie. Pojawił się problem, bo my je rozpakowaliśmy. No i... Dopiero teraz zwróciliśmy tę uwagę, jak żeśmy nagrywali, chyba że... doszło do nieporozumienia, no dlatego zrobiliśmy cięcie, bo tu jest sznurek do tego, żeby ją opuszczać i podnosić, a tu jest sznurek do tego, żeby sterować nachyleniem, kątem nachylenia żaluzji. A miał być co? Patyk taki, no powiedzmy, nazwijmy to tak. Miał być patyk, czyli wiecie co? No, taka rączka. Taka rączka, że kręcisz i ta żaluzja ci wtedy się ten... No i Palika już pisała... wiadomość do no, pani. Trochę jestem załamana, bo nie wiem co znowu z tego będzie, a jak już człowiek płaci taką kasę, to chciałby już mieć to tak jak chciał mieć, że no tak i w sumie zdaliśmy też sobie sprawę z tego, że pani nas chyba właściwie nie dopytała. Nie dopytała, no. Tak finalnie, więc teraz pytanie po czyjej stronie stoi wina, no mi się wydaje, że nie po naszej. No nie, no bo my w sumie nie robimy tego na co dzień, nie? To skąd mieliśmy wiedzieć, że nie wiem, musi sobie to jakoś zapisać. Na zamówieniu też tego nie mamy, bo jest tylko strona, prawa, lewa, ale sterowanie. Pani. Ale ja mówiłam wtedy, że pani, no, że ma być patyk, sznurek patyk. I patyk. Dlatego ja się po prostu zastanawiam, czy jest sens to montować, bo nie wiem, czy kwestię no tego patyka można jakoś wymienić. Bo się nie znamy na tym. Czy po prostu jest kwestia wymiany całej żaluzji, nie? No ale uchwyty chyba przykręcę, no bo jak już to otworzyłem, no to co tak siedział. Przykręcę już chyba uchwyty, to wtedy w razie czego, jak się rozwiąże sytuacja, tylko cyk, przyłożę, zapnę i gotowe, nie? Ale generalnie, no Paulinki nie widzicie, ale Paulinka lekka deprecha, nie? No nie, no znowu problem, znowu czekanie, bo przecież nawet jak powie, że okej, że to trzeba wymienić, to wiesz, to pewnie znowu czekanie, bo nie stworzą ci żaluzji na wymiar za 2 dni. No dokładnie. Miłoszek, problem jest. Co, Miluś? Pomożesz jakoś mamie, rozwiążesz ten problem? Czy nie bardzo? Miłosz, to jest zamykamy pierwszy mechanik. Zamykamy. A to on ci na pewno pomoże, Miłoszek. Wiszą. Są. Musimy wam się przyznać, bo kamera, Boże, Paulina taka z tej drugiej strony kamery, to jej będzie tak łatwiej, że się trochę zamuliliśmy wczoraj. Wiecie, późna godzina, już prawie niedźwiedź chrapał i po prostu nie dogadaliśmy się, zapomnieliśmy, nie zrozumieliśmy. Niedźwiedź chrapał wczoraj tu tata. Nie zrozumieliśmy, że te miały być na sznurkach. Tak, bo one chyba są ciężkie, albo bo te coś... są za ciężkie i słuchajcie, tutaj w tych żaluzjach, akurat w tych żaluzjach, tak, nie są rolety, nie ma sterowania tego pałkowego, tylko tu jest sznurkowe, bo są po prostu za ciężkie. No a my się zapomnieliśmy o tym, także u góry będą te, które na okno, to będą tak, właśnie z pałką. I właśnie te, które my będziemy mieli na górze, bo na górze też będziemy mieli, to będą na okienne i tam już będzie ten patyczek. Po prostu wiecie, nasze niezrozumienie, późna pora, wybaczcie. Ale zaraz wam jeszcze zaktualizujemy pewną sprawę, bo ja to tak wczoraj powiesiłem, no widzicie, wyszło mi całkiem okej, bo naprawdę montaż nie był bardzo trudny. Tu jeszcze przyjdzie maskownica, ale ja jej nie zakładałem, bo stwierdziłem, że wiecie,
A to ma wisieć 3 dni, a jak się okaże, że trzeba coś poprawić, przesunąć, albo że na przykład... Albo jak zleci. Albo jak się okaże, że źle jakiś kołek wkręciłem i ten uchwyt odpadnie i trzeba będzie coś poprawić, to za te 3 dni w teorii przymocuję dopiero tą maskownicę, jak już będzie pewne, że to po prostu tak wisi i jest wszystko okej, okay, wszystko działa. Poza tym wiecie, no pierwszy raz to spuszczę, musi się okazać, że coś się zacina, więc po co tą maskownicę zakładać, niech se leży jeszcze spakowana. Ale na pewno wam za moment jeszcze zaktualizujemy jedną pewną rzecz, bo paliła wczoraj. Powiedziała, że musi zadzwonić do pani ze sklepu i zapytać, czy na pewno i czy one muszą tak wisieć te 72 godziny, no bo wiecie, Paulinka już po prostu, już by ten sznureczek... No, zobaczyć jak to już wygląda, by, no. Już puściła ten sznureczek, już by chciała zobaczyć. Nie rób tak, Mruczka, tak nieładnie, w bajce jakieś pierdoły zobaczyłaś i robisz głupie miny. Nieładnie, tak. No, tak się trzeba uśmiechać ładnie. Także Paulinka by już chciała, wiecie, ten sznureczek już ją miora, żeby sobie spuścić tą żaluzję, żeby zobaczyć jak to wygląda, o tu trzeba 3 dni czekać. Nie, no, aż do Paulinka poniedziałku, zaraz, nie? No i Paulinka wieczora zaraz chyba będzie dzwonić tam do pani ze sklepu i zapytać, czy to na pewno musi te 3 dni tak sobie leżeć, no bo już nie umie wytrzymać. A co do bajek, to jeszcze wam chciałem powiedzieć, że właśnie ten, sprawdzajcie co wasze dzieci oglądają, jakie bajki oglądają, bo czasem głupstwa mogą zobaczyć. I nawet jak spoko, jak sobie zobaczą w bajce gdzieś tam jakąś postać, która robi głupie miny na zasadzie i potem je powtarza, to jest pół biedy, ale no to też może nie jest za fajne, a potem chodzi i takie miny robi, to obserwujcie, bo mogą o wiele gorsze rzeczy zobaczyć w tych bajkach i w internetach, także pilnujcie to przy okazji. No a my jeszcze zabieramy się zaraz za... Nie, bo tu jeszcze stoi ta piękna pani. Stała pod śniegiem panna zielona. Dzisiaj się już chyba będziemy żegnać. Papa, mi dzisiaj chłonice, wiesz? Pa, hojneczko, będziemy się z nią żegnać, a ty widzisz. To jest pani. Tu. To jest ta pani, nasza zielona. Zielona. Choinka piękna, glas. To jest ona, będziemy dzisiaj się z nią żegnać. I dopiero za rok do nas wróci w grudniu. Pa, pa. Pa, pa. Tańczysz z choinką, no. Także bierzemy się za składanie tej choinki. No. I mamy jeden problem. Jak ją spakować? Właśnie. Bo wyrzuciłem karton po niej. Super, Boże, walki. IQ 6000. I teraz nie wiem, co z nią zrobić. Ona jest w trzech takich segmentach. No. Więc chyba zrobimy tak, że po prostu ja będę ściągał segmenty, trzymał je tak w dole. Paulina je obwinie streczem, no i tyle. Żeby się nie zakurzyły, no bo wiecie, nawet myślę, że i tak bym, nawet jakbym miał karton, to bym to owijał Paulina w strecz, no tak, bo wsadzisz ją do kartonu i ona i po roku co? Odkurzać będziesz takie igły? Nie, albo myć ją i suszyć. Nie miałem sztucznej choinki, ja nie wiem jak się ją w sumie pielęgnuje. Ja w sumie też nie wiem. Nie wiem jak się ją przechowuje, żeby się nie kurzyła, nie? A tak folią, streczem zawinę ściśle, nie? To tam nawet jak gdzieś jak trochę kurzu się dostanie, to będą minimalnej ilości i potem jakiś karton muszę zorganizować, żeby to nie leżało tak. Właśnie, na dokładnie tak myślałam, że streczem, a później jeszcze no do kartonu, to będzie idealne. I ta choinka nam zwolni miejsce. Bo tu za niedługo coś się pojawi jeszcze. Tu się coś pojawi, na razie jest ten dziadek i choinka, ale i będzie co innego. Czesław Miłosza, ale będzie co innego i w związku z tym Paulina na pewno liczy, że w tym roku jeszcze spadnie śnieg. Także już może was naprowadzę, o co tu mniej więcej chodzi, a tym razem my się bierzemy za pakowanie mandżurów. Nie lubię tego, ale i tak jest dobrze, bo nie mamy jej, wiesz, ubranej. Jest mniej roboty. Fikosz, no ona jest duża. Ona by ci mogła pisać. Ale ja na pewno nie ściągam, nie mam siły psychicznej. Paulina, pokaż się. Hello, cześć. No właśnie, bo jeszcze w tym vlogu mnie nie było. To witajcie kochani, dobra. A co, będziemy nawijać jak zawsze na ten, na tą rolkę najlepiej? Z papieru, z ręcznika papierowego? Najlepiej na rolkę z ręcznika, ale one są takie, to są też takie wodoodporne właśnie... i wiecie, takie, że świecą na różne kolory te diody, że one będą mieć ciężko się poplątać. No nie. Bo ta dioda jest tu wtopiona w ten pasek. O. O Jezu, to jest zmora właśnie tych wszystkich lampek, te, które odstają, te dzióbki i potem jak to się wszystko plącze i trzeba to rozplątać. No, a tam w ogóle za niedługo będą nowi sąsiedzi chyba. Tak, no bo już myli okna, myły panie ostatnio z firmy sprzątającej okna. I słyszałam, że właśnie w lutym mają im oddawać te domy, no i prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że im się uda tym wszystkim. W terminie. Właśnie i będą mieli domy w terminie, tylko my znowu jak zawsze. Było później, 2-3 miesiące, no ale... O, to prawie patrz, no bo w czerwcu mieliśmy mieć, no to dobra, nawet jakby 30 czerwca nam oddali, to cały lipiec, sierpień i dopiero 7 września nam oddali. Ale co? I tak nam dobrze poszło. No nie, no to nie ma co gadać. Poszło super. A ja zaczynam się... A ja wam jeszcze pokażę coś.
No bo my mamy dwie, nie? Tu jest jedna. Aha! W przyszłym tygodniu jeszcze będą parapety. Także... Ej, pan stolarz ma przyjść w poniedziałek! Kto ma przyjść w poniedziałek? Pan stolarz! Pan stolarz przyjdzie w poniedziałek, będą fronty. I czyli kuchnia będzie gotowa w poniedziałek, parapety będą w przyszłym tygodniu, a tu jest jeszcze druga. Też bez maskownicy. Patrzcie, nawet równo mi wyszło. Mi się wydaje, że dość równo. Włączę światło. O nie, żółto. Czemu żółto? Philips. Ej. No już jest biało, dobra. No, wyszło całkiem ok, równiutko. Ale jeszcze dzień i noc musi trochę powisieć, no bo dopóki... To ale powinna zaraz będzie dzwonić do pani z żaluzji i myślę, że zaktualizujemy, czy to serio muszą być te 3 dni, czy nie, co? No, zadzwonię. Wiesz, no możemy jeszcze na przykład... I tak za chwilę idziemy, nie? Wychodzimy. To możemy jeszcze dzisiaj to zostawić, ale jak na przykład wrócimy, nie, to wieczorem... Ojej, nie takie zbliżenie, bo to będzie wszystko widać. Z maszczki. W każdym razie, no tak przynajmniej dzisiaj, nie? Żeby no. To szło zrobić wieczorem. No widzicie, tu też mi spoko wyszło. Tu równiutko. No, fajnie odmierzyłeś. No. Z tą maskownicą to jeszcze będzie lepiej wyglądać. Maskownica leży tu. Co? Siostry, naklejka. Z czego? Tak. I gdzie ona wyląduje, ta naklejka? W sądzie. Na paluszka. A zaśpiewasz jakąś piosenkę? Chyba się wstydzę. Okej. Okay. Dobra. Tam się tam se wstydzi, nie ma problemu. Tu jest ta maskownica, ona też jest taka drewniana. I wam pokażę. O, tu nawet widać strukturę drewna. Złapie ta ostrość, o, złapała, tu widzicie struktura jest drewna, one jest malowane. No, tu są zaczepy. Dwie sobie czekałem, tylko musimy mieć je w opiece, bo Miłosz już przypuszczał na nie atak. A to jest moment, gdy one będą pogryzione, albo potargane, albo porysowane. Tak, skąd masz taką gwiazdeczkę w ogóle, z choinki, nie? Z przedszkola. Sama zrobiłaś, prawda? Tak. Piękna. I wisiała, całe święta wisiała na choince. Co, nie ściągaj. Ale tu musisz się poprawić. Aha. To ty tak jak tata, ciągle coś musisz poprawić. Mm-hmm. Tak? Okej. Okay. Jeszcze różowe muszę poprawić. O, to jest zaklejone. Co się stało? Długo. O! A paluszek mi weszł. Miała być aktualizacja. Miała być aktualizacja, ja jeszcze powiem, że choinki już brak. Zobaczcie, ile tu się miejsca zrobiło, nie? Czekaj, czekaj. Jeszcze ten dzianek jeszcze stoi. No jest kupa miejsca. I to miejsce trzeba czymś zastąpić, jakoś zająć. To już wiecie, bo Mateusz mówił. Ale jeszcze chciałam odnośnie tych naszych nowych żaluzji. Dzwoniłam do pani. Mówię, wie pani co, ja chciałam zapytać, czy to musi być jednak rzeczywiście te 72 godziny, tak jak było tam w pudełku na instrukcji, czy można je może rozłożyć, rozciągnąć, spróbować, a pani mówi nie, proszę się lepiej wstrzymać, niech się to dobrze ułoży, uleży, bo to jest jednak drewno i żeby to się nie wygięło, to musi się jakoś tak po swojemu, to jest dość ciężkie, musi się to ułożyć i wtedy po tych 72 godzinach można używać w spokoju. No więc do poniedziałku wieczora czekamy, ale to jeszcze wam nagram, to tak czy inaczej. Olika wam nagra, a ja wam powiem, że generalnie, o, Hania się pochwali aparatem, który zbudowała z klocków. Super. Ale to chyba tata trochę pomaga. Ale troszeczkę tylko. Pięknie. A ja wam chciałem powiedzieć, że jest lekki dół, no bo nie obyło się bez perypetii przy składaniu choinki i z mojej winy pewna rzecz się stała. No już tak nie mów swojej winy. No z mojej winy się stała pewna rzecz. Nie wiem co z tym zrobić, zastanawiam się czy sam nie wymienić tego panela, bo one są klejone i w teorii mógłbym ten wykleić i wkleić, ale... Już też dzwoniłam do pana, który kładł nam te panele i mówię, no był mały wypadek przy składaniu choinki, mamy takie wgłębienie, no coś się stało, czy można to wymienić? Tak kochanie, tak bez problemu można, pan powiedział i mamy się odezwać tak za 2 tygodnie, bo powiedział, że ma teraz tyle roboty, że nie ma szans podjechać, bo wiesz, on dobrze wie, że to będą jakieś groszowe sprawy do niego, jeden panel wymienić, a tam robi znowu całe domy, nie? Pewnie. I tu właśnie wam się trochę powinniśmy już wychodzić, ale jeszcze te 2 minuty poświęcę. Tu zrobię lekki wywód, że ja to jestem właśnie osobą i to mi trochę dokucza w życiu, niecierpliwą. I ja jestem na przykład taki, że jak ta rzecz się z panelem stała, z mojej winy, bo się bije w pierś. To ja jestem taki, że bym chciał to już dzisiaj mieć zrobione. I jak ja sobie myślę, że mam te 2 tygodnie czekać
i żyć z tą dziurką, którą może ktoś by olał, a dla mnie ja ją widzę stąd, nie? Ale to jak... nie widać. Ale ja ją widzę stąd, no. Wiecie o coś, ja ją widzę stąd, ja ją widzę nawet w pracy siedzę i ją widzę. Jak mam 2 tygodnie żyć z tą dziurą, to mi się coś robi po prostu, z tyłu głowy mnie po prostu coś zaczepią. No nie umiem po prostu przeżyć z tym, że muszę 2 tygodnie z tym żyć. To sprawia, że czasami, tak, my jedziemy jeść pizzę dzisiaj do babci i do cioci Marzeny i musimy wychodzić, bo to my ją mamy dostarczyć właśnie. I no to powoduje, że biorąc pod uwagę, że to jest kupa rzeczy do zrobienia, to czasami właśnie... Ciężko mi się skupić z Hanuśką. No zmierzam, o, ciebie widać w lustrze. Jak mnie obserwujesz. No generalnie zmierzam do tego, że z moim charakterem to jest po prostu patrz, tak... to jest taki robot. Ja wam powiem, o, w czwartek czy w piątek było tak. Wróciłem z pracy, a to zrobię to. Coś tam zrobiłem, coś skręciłem. Spoko godzina, to jeszcze to zrobię. No to zrobiłem jeszcze to. Spoko godzina, to jeszcze jedną rzecz zrobię i 24, zasnęłem o 1, wstałem niewyspany i tak to umiem, że nie umiem pewnych rzeczy odkładać na później, nie umiesz zaakceptować, że czasami na coś trzeba czekać. Mój charakter jest taki, że nie mam cierpliwości i daje mi się mocno we znaki w tym domu, biorąc pod uwagę, że mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, to ten brak mojej cierpliwości się daje mocno we znaki i jak pomyślę sobie, że mam 2 tygodnie... Trzeba już iść do ciocie Marzenki, jest od pół do czarta. Także my spadamy, a ja właśnie zmierzam do tego, że ciężko mi na pewne rzeczy czekać. I tu tak samo, jak pomyślę sobie, że te 2 tygodnie z tą dziurką, to już po prostu już tam, a już tam, a już tam skakałem, a może bym sam dzisiaj wymienił już w głowie, to ja sobie pojadę po klej, dobra, bo to sobie się wytnie, wklei, ale chyba to oleje. No, to jest taka chyba dość trudna operacja. No. Jak jeszcze tego nigdy może nie trudna, robisz, ale to jest nawet na tyle. Nie widziałeś, jak oni to no, robią. No, może nie? To jest na tyle takie widoczne miejsce, że sobie podaruję. A jak już właśnie teraz parę minut minęło od tego zdarzenia, czy nawet godzina z hakiem, no to już jestem, to już trochę ochłonąłem i już wiecie, już stwierdzam, bo też jestem w gorącej wodzie kąpany, że może lepiej te 2 tygodnie poczekam. Zobaczymy. Miłosz, kaman. Kochani, witajcie w niedzielę. U nas ostatnio na minusie cały czas temperatury. Dzisiaj też -1, taki lekki szlunek. Drapałeś auto, bo nawet nie wiem. Udało ci się bez drapania. W każdym razie my właśnie wybieramy się do sali zabaw, no bo Haneczka już bardzo chciała, bo pytaliśmy ją dzisiaj, Haneczko, co chcesz robić, gdzie pójdziemy? No i był albo basen, albo sala zabaw. No ale basen, ostatnio byliśmy na basenie, więc stwierdziliśmy, że na basen się dzisiaj nie wybierzemy, tylko wybieramy się właśnie na salę zabaw. No tak, jedziemy. Szukaliśmy jeszcze jakichś takich spektakli dla dzieci, czy w teatrze, czy w jakichś tam domach kultury. No ale wiecie, to nie jest niedziela na to, no bo jest dzisiaj 31 chyba finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I jakby wszystkie te rzeczy kulturalno-rozrywkowe skupione są na tym. Może też gdzieś odwiedzimy jakiś finał w którymś z okolicznych śląskich miast, no ale na razie sala zabaw. Nie, Hanuśka? Tak. Wedle życzenia tamtej młodej damy. Sala zabaw, potem jakiś obiad szybki. Maty dzisiaj gotuje, powiedział. No coś z termomiksem. Jakaś wena mnie złapała, żeby w końcu termomiksa obsłużyć i ci jakiś szybki makaron wpadnie, no bo jesteśmy makaron, miłośnicy makaronu z Hanią, mam Paulina trochę mniej, no ale... Ale zjem też. Zjem też. Jak mi zrobi Mati, to z miłą chęcią zjem. No jasne. Prezentuje się chyba dość spoko. Fajnie wygląda. Moje pierwsze doświadczenie z Thermomixem. Makaron z kurczakiem, z bazylią, z pietruszką, z suszonymi pomidorami. Spodobało mi się gotowanie z tym ustrojstwem, bo w sumie nie wymaga większych umiejętności kulinarnych albo czasu, bo to się na serio jestem tak, zaskoczony tata ci pewnie. Da. Bo nie chciałaś skosztować. No i co powiesz? Dobre. Dobre. Tak z tym klosantem. Makaron. Dobre. Dobrze. No. To tata ci I reasumując, to nie jest element sponsorowany tego vloga.
Ale spodobało mi się urządzenie, gotowanie z tym urządzeniem, bo naprawdę takie było całkiem, no fajne, a wrzuć, a nie, a wrzuć, a coś tam zrób. Tam jakieś... Spoko, jakoś tam tak fajnie. Fajnie mi się to gotowało. Jeszcze ja mówię, wiele w tym mojego wkładu nie ma, ale serio smakuje mi. Dobre? No to ja też tutaj sobie nałożę. Naprawdę. Dobrze, tata ci nałoży. Ej. Ja sama się nałożę. Serio dobre. Aż nie spodziewałem się, że aż tak. No wygląda nawet dość ładnie. Wiecie co, jest poniedziałek, ja właśnie czekam, mam nadzieję, że czekam na pana stolarza. Będę do niego za chwilę dzwonić, o której będzie, no bo tak jak byliśmy umówieni przed weekendem, dzisiaj w poniedziałek miał zacząć montować fronty. Eureka! I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, że czekam jeszcze na panów i oni na pewno będą, bo są bardzo słowni. Na panów z ogrodu zimowego, bo jak wiecie, te nasze trójkąty były niedokończone wtedy, jak nam to przed świętami postawili. No i właśnie też w weekend pan się ze mną kontaktował, że przyjadą w poniedziałek pomiędzy 8 a 9. Jest 8.15, więc myślę, że za niedługo będą. Panowie od ogrodu zimowego właśnie skończyli i pojechali. Ja wam tu pokażę. Czekajcie, jak to teraz wygląda. No dużej zmiany nie ma, no bo tu już właśnie wszystko było skończone. Widzicie? Tu mamy właśnie te trójkąty. Wygląda tak, jakby to było przeźroczyste. Przeźroczysta szyba, ale to jest właśnie ta czarna szyba. No i tak to właśnie wygląda. No to teraz możemy już, jak ogród tu zimowy jest skończony, przetestujemy, czy wszystko jest szczelne. Oby były jakieś deszcze albo śniegi, bo chciałabym sprawdzić, czy jednak przemaka, czy nie. No i bierzemy się za podłogę, bo trzeba coś tu położyć. Chcieliśmy deski kompozytowe, ale pojawił się mały problem z tym. Mianowicie tu jest, nie patrzcie na ten porządek, bo tu jest coś konkret. Tu jeszcze trzeba ogarnąć tą wylewkę. Mati musi, tylko wiecie, jest zimno mega, to jak już później będziemy ogarniać wszystko, trzeba te deski z tej wylewki też zdemontować i tak dalej. W każdym razie my mamy, tu widzicie, bardzo mało miejsca, a do deski kompozytowej, tak jak się teraz dowiedzieliśmy, potrzebne są legarki i dopiero przychodzi ta deska. No to to jest jakieś 6 cm i rzeczywiście może się tu zmieści, ale będzie nam to przychodzić na ramę okienną. No i się tak zastanawiamy, zobaczymy jak to wyjdzie. Pytaliśmy już właśnie pana Maćka, bo pan Maciek prawdopodobnie będzie nam to też robić. Jak to ugryźć? Powiedział, że no da się. Prawdopodobnie się da, ale jeszcze jak się pogoda trochę poprawi, no bo też mówił, że zamknę, bo zimno jest niestety. Witam was serdecznie, bo minęły 3 dni od momentu powieszenia. Poniedziałkowy wieczór, bo 20.30. I to jest ten moment, żeby to sprawdzić. Patrzcie. Rozplątałem sznureczki wczoraj w niedzielę, żeby sobie tak leżały, żeby nie były podniesione. Mm-hmm, długie bardzo. Nagle jest podniesiona roleta na maksa, no to jest on bardzo długi, ale to w zestawie jest też takie coś, że można z ten sznurek zawinąć i my z tego nie będziemy korzystać. Raczej. No to nie nasze flow chyba. No nie nasze flow, ale jest jeszcze miłoszek, co może być nasze flow. Ale to działa generalnie także z tej strony. Widzicie, luzujecie, no i jadą. Jedzie, jadą z oranżadą. O, o ładnie. No jak dasz tu? Fajnie. No, a teraz jeszcze, aha, ale to i na rozciągniętej rolecie można tam tymi lamelami operować pewnie, nie? No nie. Czy tak też? Tak też, no zobacz. Aaa, super. Wow. Ale fajnie, no to chyba fajnie będzie wyglądać. No, jak wam się podoba. Super, mi się podoba. No, mi też. Dobry wybór. To sterowanie jest fajne, bardzo leciutko to pracuje, bezproblemowo. Na przykład na takiej... Tu jest, na takiej na przykład jest delikatny luz, ale ona nie jest jeszcze otwarta do końca. Wszędzie się prześwit. W tą stronę wydaje mi się, że już nic nie widać. Natomiast sprawdźmy na sam dół, no widzicie, znowu w tą stronę. Cyk. Na maksa. To jest na maksa. Jedną rzecz muszę przyznać. Ona swoje waży. Tu to nie ma problemu, tu nie ma problemu, tu nie ma problemu. Tu już czuć wagę. No na swoje waży na pewno. Tu już czuć wagę. No tu czuć już wagę. Moc. To nie jest tak, że musisz się natrudzić, ale to nie jest tak, że jednym paluszkiem to podniesiesz. No i znowu w tą stronę, jak przewinę bardziej sznurek, czy nawet tu, nie? No to... Pyk. Przeskoczyło. No już sobie jadę, nie? I już jedzie. Już mogę jechać. A jak dam tu, no to jest blokada, nie? Także... No, muszę poćwiczyć. Słuchajcie, z racji tego, że... Ciemno, już zgasły wszystkie światła, jest noc, no to... Tylko jeszcze trzeba to założyć, te blendy, tak się to nazywa? No, zaślepki takie, zaślepki takie, no. Zaślepki takie, no i wiecie, rano sobie wstaniemy, no to... O. Ja nawet nie wiem, czy to nie będzie tak na stałe. No tak, raczej. I na parapecie
No bo jeszcze parapety tu dotrą, moi kochani. No właśnie. To jeszcze trochę... jedną rzecz trzeba zauważyć, no że właśnie. Raczej będzie musiała być trochę... To będzie coś takiego. No. Raczej to będzie albo coś wiesz, takiego. Tak jak siądzie na parapecie pewnie, no to trochę siądzie, wyżej, no może. Bo parapety będą szerokie na 17, bo gdzieś wystawały 2 cm, sami przykleję bez problemu. No to tu może być, ta figurka tu może no, być. To co się mieści. Jakieś tu mogą no być wiadomo, polskie. Tu mam chusteczki teraz, bo to wiadomo, ciągle no. Przy miłoszku, wiesz. My jeszcze jesteśmy na etapie wykańczenia, no. Ale elementy, które są szerokie, jak wnęka okienna, mogą sobie tu stać, a my wiecie, jest noc, więc... Cyk, no nie w tą pa, stronę, jakoś tą drugą mi się... Jakoś to mi się bardziej podoba, jak jest do nas, nie? Mhm. No ale dobra, to jest jedno okno. A jest jeszcze drugie. Jest jeszcze drugie. Tu też są sznureczki. To okno raczej zawsze będzie opuszczone. No. Raczej zawsze. Widzicie, to jest ten element, że można sobie przykręcić do ściany i o to obwijać sznurek, ale to nie jest mój flow. No i dobra. Sprawdźmy, czy to nie zleci mi na łeb zaraz. Nie. Co? Aha. Nie, no ten pierwszy raz to wiesz. Pierwszy raz to muszę zawsze się wdrożyć trochę. Mhm. Aha, tu muszę to ściągnąć. No bo teraz jakoś tak nierówno idzie. No bo to moja wina, wiesz? Aha. Mam, tak mi się wydaje przynajmniej, zaraz to zobaczę. Masz nadzieję. Nie, bo się skupiłem zamiast na otwieraniu tą no, żywce, właśnie, które no. Nie ściągnąłem. No, też będzie dużo ładniej, no. No nie, jest równo. No, super. Jest równo, tak jak wam mówię, skupiłem się... A i teraz coś pokręć jeszcze, bo chcę zobaczyć. Skupiłem się na tym, na tej żywce, zamiast na tym. O. No i tu już jest parapet, jak to jest? Okej. Okay. No, oparło się na parapecie. Mm-hmm. Patrz. No. Nie. Nie. Zeszło. Nie. Zeszło. Zeszło za parapet. Mm-hmm. Parapet jest tu, a to zjechało po prostu minimalnie z parapetu, więc spoko będzie. Mm-hmm. Bo to będzie tak samo działać. No. No i co? To... Jest git. Super. No i teraz pokręć jeszcze mi, chcę obejrzeć, jak to na przykład. O. O. No. Ładnie, taką płaszczyzna się robi. Tylko z racji tego, że to jest kuchnia, no to już wam mogę powiedzieć, że to raczej będzie... Taki poziom. Taki no, żeby tam nie zachlapać tego, nie? No, żeby nie zachlapać tego, to raczej wiecie, to będzie taki poziom. Na noc serię to gdzieś tu spuścimy. Mm. No, ale żeby tego nie zachlapać, no to w ciągu dnia raczej to będzie gdzieś tu. A tam na dzień i noc wystają. No, wystają dzień i noc, które w sumie teraz będę no. Ściągał. No. No, ale ten vlog już się chyba kończy, co? Kończy się, jasne, czekajcie. Jeszcze chcesz ściągnąć? No, na razie to tak. Nie no, bo będę ściągał. No, ja to ściągnij, wiecie, bo na razie to robię sensu. Delikatnie, nie? Bo jakby no... No tak, no to ja robię delikatnie, bo nie miałem nigdy taki. To wiecie, tak... Jak z jajeczkiem, a to powinno się cyk, cyk, cyk. O. No i poszło od razu, widzisz? Na pewno te się podnosi wygodniej niż tamte. Bo tam jednak jest te 60 cm blatu, nie? Mm. I troszkę bardziej się lepiej. No się, właśnie. Lepiej się te odwija, bo stoisz, bo po prostu tu masz szurek. A jak tu jesteś przy blacie, to jednak ten szureczek no. Trzeba tak. Wiesz, jakże trochę. No. Dobra, ściągam te. Idę je powiedzieć do sypialni, bo my w sypialni dalej nie mamy niczego, więc jak Mateusz grano, wstaje z łóżka. A tam podobno odbiory to za niedługo. A tam są odbiory za niedługo, a tam. Meglisz, nie? Także idę tam przewieźć do góry i kończymy tego vloga, za którego oglądanie mega wielkie dzięki i pozdrowienia. No. W kolejnym vlogu Paulinka wam zaktualizuję, jak tą osłonę tu zamontuję. Także oglądajcie, obserwujcie, łapkujcie.